Witajcie, jestem Łukasz Kielwan z Czasu Dżentelmenów, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak prosto i estetycznie zawiązać krawat. Na kanale Czasu Dżentelmenów mogliście do tej pory zobaczyć poradnik, jak zawiązać muszkę. Wydawało mi się bowiem, że jest to na tyle rzadko spotykana umiejętność, że warto się nią podzielić. Natomiast później zacząłem przeglądać poradniki poświęcony wiązaniu krawata i okazało się, że wcale nie jest z tym tak dobrze, jak mi się wydawało. Te poradniki bowiem często pokazywały jakieś cudne sposoby tajnych chwytów, które pozwalały w trzech ruchach zawiązać krawat, który ostatecznie wyglądał dość kiepsko. Jak również wydaje mi się, że sami twórcy nie do końca wiedzieli, o czym mówią. Więc dzisiaj chciałbym pokazać od siebie, w jaki sposób to ładnie zrobić i prosto, żeby się za bardzo z tym nie nakombinować. Dlatego najpierw pokażę Wam dwa podstawowe węzły. Dwa, ponieważ jeden jest bardziej, powiedzmy, modny i coraz popularniejszy, ale nie każdy do niego się może przekonać. Drugi natomiast będzie bardziej klasyczny, tradycyjny, powiedzmy konserwatywny. Po tych dwóch krótkich poradnikach, jak zawiązać dwa węzły, opowiem Wam kilka szczegółów o tym, jak dobierać krawaty albo o tym, jak ten węzeł powinien wyglądać. Jak już powiedziałem, wiązanie krawata jest bardzo proste i trwa to minimalną ilość czasu. Teraz pokażę Wam najpierw, jak wygląda mniej więcej zawiązanie takiego krawata, że wcale to nie wymaga jakiegoś specjalnego skupienia albo jakiejś specjalnej wprawy. Na pewno nie zajmuje to za dużo czasu. I proszę. Węzeł, może bez jakiegoś dokładnego wystylizowania, jest już gotowy. Zajęło mi to kilka sekund, zatem przejdźmy do tego, jak to zrobić po kolei. Zacznijmy od węzła nazywającego się Four in Hand. Jest to nazwa pochodząca od tego, że mniej więcej właśnie cztery ruchy są nam potrzebne do tego, żeby go wykonać, czyli bardzo mało. Trzymamy wąską końcówkę krawata w prawej ręce, szeroką w lewej ręce i przekładamy szeroką końcówkę nad wąską. Po tym przełożeniu przykładamy ją pod spodem i tworzymy już taką wstępną pętelkę. Teraz szeroką część krawata przekładamy z przodu i musimy ją teraz przyłożyć pod całym węzłem, wypychając pod brodą do góry. To jest finalna część zawiązywania krawata. Teraz tę szeroką końcówkę wkładamy tu, gdzie mam palce, czyli w pętlę, która nam powstała. Proszę bardzo. Węzeł już jest prawie gotowy, teraz należy na koniec go docisnąć i nadać mu smukłości. Czyli najpierw go podwyższamy i teraz tworzę tutaj taką małą łezkę po to, żeby nadać mu tej smukłości i dociskam też mocno węzeł, żeby był szczupły i żeby powstała tutaj talia. Węzeł będzie asymetryczny, proszę się tym nie przejmować, jest to celowe i właśnie tym się charakteryzuje węzeł Four in Hand. Jak widzieliście, jest to tylko kilka ruchów, a węzeł już mamy gotowy. Proszę Wam zwrócić uwagę, że węzeł Four in Hand jest z jednej strony węzłem dość nowoczesnym. On występuje raczej w nowoczesnej męskiej elegancji i nie wszystkim on się podoba właśnie z tego względu, że jest asymetryczny, jest też za mały dla niektórych. Z drugiej strony ma on jeszcze tę wadę, że wady albo zalety, zależy jak patrzeć na to, jeśli krawat jest za długi, to ten węzeł nie zużyje go aż tyle i krawat będzie wystawał poza linię paska. Więc gdybyśmy chcieli zużyć więcej tego krawata albo mieć bardziej konserwatywny, bardziej klasyczny węzeł, możemy zastosować pół Windsora. Wiązanie pół Windsora rozpoczynamy tak jak Four in Hand, czyli wąską końcówkę trzymamy w prawej ręce, w lewej ręce szeroką końcówkę i przekładamy szeroką końcówkę nad wąską, po czym z powrotem pod nią. Jest to dokładnie to samo, co wykonaliśmy z Four in Handem na początku. Ale teraz zaczyna się pewna zmiana. Szeroką końcówkę wkładamy sobie pod brodą w naszą pętelkę. W ten sposób właśnie w tym miejscu zużywamy odrobinę więcej krawata niż przy poprzednim węźle. Dociskamy, trzymając w prawej ręce szeroką końcówkę krawata, przekładamy ją z przodu. I końcówkę wykonujemy tak jak w Four in Handzie, czyli wykładamy szeroką końcówkę pod brodą i wkładamy ją z powrotem w naszą pętlę. Teraz należy tylko docisnąć i uformować węzeł
tak, żeby wyglądał jak najbardziej elegancko. I tutaj ja również proponuję zadbać o to, żeby ta łezka pod tym krawatem, pod talią krawata się znalazła. Na górze go trochę rozszerzamy, żeby nadać mu bardziej kształt trójkąta. I oczywiście dociągamy go maksymalnie, żeby tutaj stworzyć taką talię. Dociągamy go wysoko, żeby zasłonić guzik kołnierzyka. I gotowe. Jak zatem widzicie, wiązanie krawata jest bardzo prostą sprawą i idzie to bardzo szybko. Dlatego nie ma najmniejszego powodu, żeby zostawiać sobie węzeł na krawacie i odwieszać go w ten sposób na haczyk do następnego założenia. Jest to bardzo zła praktyka, ponieważ włókna krawata przyzwyczajają się do tego kształtu, gniotą i później, gdybyśmy chcieli go zawiązać trochę inaczej, on będzie tam pod spodem pognieciony i będzie to nam sprawiało problem. No jest to po prostu forma niszczenia tego krawata. Dlatego zdecydowanie to odradzam. Kolejną moją radą jest to, żebyście wybierali krawaty z naturalnych tkanin. Najlepszy jest jedwab, jest najbardziej formalny. Przy czym jeśli byśmy chcieli zejść z tej formalności i nosić krawaty na co dzień do bardziej sportowych marynarek, polecam bardzo krawaty wełniane, czasami też bawełniane wydają się ciekawe. Możemy też zdecydować się na krawaty jedwabne, ale wykonane trochę inaczej, w ten sposób bardziej pasujące do strojów sportowych w rozumieniu klasycznej męskiej elegancji. Będą to na przykład jedwabne nity, czyli dziergane krawaty, które mają zupełnie inną fakturę niż klasyczne krawaty jedwabne. Albo krawaty z tkaniny shantung. Mają one taką strukturę, że wyglądają na nieco znoszone, nieco zmechacone, przy czym jest to tylko taki efekt. Przypominają trochę len. Jest to bardzo ciekawa opcja dla osób, które chcą troszeczkę zmienić ten styl i ten wygląd, a nadal mieć krawat. Wybierając krawat powinniśmy szukać takiego, który jest też dość mięsisty w środku. Krawaty mają wypełnienie i dzięki temu wypełnieniu węzeł będzie wyglądał lepiej. Jeśli będzie to cieniutki, wąziutki krawat, węzeł wyjdzie również cienki, wąski i nie będzie to do końca estetycznie wyglądało. Tutaj powinniśmy też zwrócić na to, jakiej szerokości jest krawat w okolicach właśnie węzła, ponieważ bardzo dobrze krawaty wyglądają, kiedy się szybko rozchodzą. Kiedy ten krawat rozszerza się bardzo powoli i pełną szerokość osiąga dopiero na samym dole, wówczas po węźle będzie tutaj taki cieniutki pasek i to też nie będzie jakoś świetnie wyglądało. A propos szerokości, jeśli się zastanawiacie, jakiej szerokości powinien być krawat, a dzisiaj bardzo często stawiamy na śledzie, czyli wąskie krawaty, myśląc, że to jest to najbardziej modne, przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, że szerokość krawata powinna korespondować z szerokością klapy. Ja tutaj mam bardzo klasyczne klapy, 8-centymetrowe i właśnie tej szerokości jest krawat. I zazwyczaj, kiedy zakładam krawat do marynarki, sprawdzam, czy ta szerokość pokrywa się z szerokością klap. Jeśli założyłbym tutaj 4-centymetrowy krawat do 8-centymetrowej klapy, ta dysproporcja będzie wyraźnie widoczna. Stąd też popularne robią się marynarki o wąskich klapach i wówczas to wszystko będzie ładnie grało ze sobą, dlatego powinniśmy trochę zwrócić uwagę na te proporcje. Przedstawiłem Wam podstawowe informacje na temat krawatów i myślę, że już teraz nie będziecie mieć najmniejszych problemów z zawiązaniem ładnego, estetycznego węzła. I już na najbliższą okazję będziecie mogli się pochwalić właśnie własnoręcznie zawiązanym krawatem. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania na ten temat, zadawajcie je pod tym filmem w komentarzach albo na blogu czasgentlemanów.pl pod wpisem poświęconym właśnie temu tematowi. A ja Was zapraszam do oglądania pozostałych filmów i do zobaczenia. Cześć!